Gościmy dziś w Krakowie Michała Karnowskiego, dziennikarza, pisarza i przedsiębiorcę. Tak, można tak powiedzieć. Twórcę przede wszystkim znanego z portalu W Polityce i tygodnika W Sieci. Przygotowałem się do spotkania w ten sposób, że zapytałem przyjaciół, którzy czytają i W Polityce, i W Sieci, o co chcieliby zapytać Michała Karnowskiego. I pytanie pierwsze i najważniejsze. Czy musiało dojść do tego aksamitnego rozwodu? Myślę oczywiście o całym środowisku dziennikarzy niezależnych. Albowiem, nie jest to opinia odosobniona. Tygodnik uważam, że czytało się od deski do deski. Natomiast tygodnik do rzeczy i W Sieci już nie spełniają tego kryterium. To jest dosyć powszechna opinia. No, czy musiało dojść do rozwodu? To moim zdaniem trzeba się jednak cofnąć, żeby być tutaj uczciwym w tej rozmowie do pytania, czy pan Hajdarowicz musiał zabić, uważam, że. Dlatego, że nawet jeżeli przyjęlibyśmy jakieś założenie, że część środowiska związana z portalem w polityce.pl postanawia coś zrobić, chociaż to w żaden sposób nie było konkurencyjne w stosunku do tygodnika, ale że to przeszkadza, prawda, twórcom i redaktorom i właścicielom, uważam, że to nie było żadnej przeszkody, żadnej, żeby kontynuować, uważam, że w poprzedniej formie. Nie stawiałem tutaj żadnego oporu, proszę bardzo, jeżeli właściciel czy też redakcja uważa, że moje działanie jest konkurencyjne, mogę odejść i tygodnik może być kontynuowany. No więc ja twierdzę, że tutaj jakby od początku mieliśmy spór bardzo mocny, bardzo wyraźny wewnątrz redakcji, chociaż cichy, pomiędzy no głównie mną a Pawłem Lisickim, może to była raczej rozmowa. Czy pan Hajdarowicz kupił Rzeczpospolitą i uważam, że żeby robić biznes, zarabiać na mediach, korzystać z tego, że ma najlepiej sprzedający się w Polsce tygodnik, czy kupił to, no, w intencji, tak może to ujmę, także w intencji pomocy władzy, transakcja w ogóle była dziwna, żeby to zabić. No moja teza była, że chcę to zabić i uważałem, że nie możemy czekać bezczynnie, że musimy budować swoje media, że własność jest kluczem. I to był jakby pierwszy jakiegoś punkt podziału. Drugi to było, no co robić dalej, co robić później, tak? Tutaj dwa wyraźnie różne kierunki poszukiwania kapitału, oparcia się na czymś. My chcieliśmy się oprzeć na naszym portalu w polityce.pl, który, przypomnę, założyłem, zanim jeszcze przyszedłem do Pawła Lisickiego z propozycją założenia tygodnika, uważam, że. I na kapitale polskim i niepostkomunistycznym. Niezwiązanym z żadnym, nie ma, na którym nie ciążą żadne podejrzenia, że to są jakieś służby, że to jest tymczasowe, że ktoś może grać. No, Paweł Lisicki i część kolegów uznała, że woli się porozumieć z panem Michałem Lisieckim, czyli wydawcą tygodnika Wprost. Ja uważam, że to jest człowiek, który, zwłaszcza po tym, co Wprost wyrabiał, po tym udziale w Przemyśle Pogardy, po tragedii smoleńskiej, to jest człowiek, z którym się nie rozmawia, a już na pewno nie robi się z nim interesów, nie podaje mu się ręki. No, taką mam opinię. I stąd ten podział, to jest jakby jedna płaszczyzna, a druga jest taka, ja uważam, że ten ul był już trochę za duży, jak patrzę z perspektywy, że naprawdę byli ludzie, którzy, żeby na przykład opublikować coś na łamach, musieli czekać wiele miesięcy. Ja rozumiem, że czytelnicy tęsknią za tym, żeby wszystko było w jednym miejscu i tak perfekcyjnie, no ale świat jest troszkę bardziej skomplikowany. No to się pewnie nakładają różne ambicje ludzkie. Nie mam wrażenia, żeby stało się coś strasznego. Naprawdę wydaje mi się, że dwa tygodniki konserwatywne, jeżeli oczywiście oba się utrzymają, nasz się utrzyma, życzę wszystkim też innym, żeby się utrzymały. Do tego jakaś sieć portali, która powstaje, ileś nowych przedsięwzięć, że to jest raczej dobrze niż źle. Czas pokaże, czy wiązanie się z tak niepewnym kapitałem jak pan Michał Lisiecki, wydawca tygodnika Wprost, to jest coś bezpiecznego, czy to jest budowanie na solidnym fundamencie, czy na piasku. Ja twierdzę, znając nieco realia rynkowe, że niezależnie od różnych zabezpieczeń, zapisów, pstryk i mając taką przewagę kapitałową, jesteśmy w stanie takie pismo zamknąć. A chodzi o to, żeby media konserwatywne, wszelkie instytucje konserwatywne nie były w leasingu, wypożyczone, tymczasowe. Żeby to było nasze, tak jak środowisko Gazety Wyborczej czuje się u siebie, tak my się musimy czuć u siebie, ponieważ własność jest kluczem do wolności. Wszystko inne powoduje gry, wszystko inne powoduje rozmaite zawirowania, niepewności. I wielokrotnie cenne inicjatywy konserwatywne były rozbijane przez to, że skład kapitałowy gdzieś ukryty w tle i wydawało się, że bez znaczenia, w pewnym momencie robił pstryk i przejmował.
Ja rozumiem czytelników. No, mam jednakowoż wrażenie, że naprawdę taka delikatna prośba, żeby wydać 8 zł na dwa pisma, to nie jest chyba jakoś strasznie, strasznie ciężkie, zwłaszcza, że strona lewicowa ma chyba 5 czy 7 tych tygodników i jakoś nikt tam do nikogo nie ma pretensji, że chce budować swoje własne. Jest też pewnie faktem, nie zdradzę tu żadnej tajemnicy, że bywały też pewne punkty sporu takiego ideologicznego, ideowego w redakcji. Tak? Znaczy w sytuacji, gdy to było w takich kleszczach, jak gdyby w otoczeniu, prawda, przez wrogiego właściciela, nieprzyjaznego właściciela, te spory były troszkę niwelowane, ale one są, nie ma co ukrywać. To na przykład bardzo mocny spór wewnątrz redakcji, dawnego uważam, że dotyczący książki Piotra Zychowicza. Ja uważam, że w bajkowej konwencji sprzedawanie narodowi dzisiaj opowieści o tym, że trzeba było iść z Hitlerem, jest czymś bardzo złym dla świadomości narodowej, że my dzisiaj się bijemy o podstawę, o to, żeby Polacy pamiętali o swoich bohaterach. Próba reinterpretacji, zabawa tymi tematami, na dodatek w dość prostacki moim zdaniem sposób, może prosty, za prosty, to jest coś niebezpiecznego, to jest coś niedobrego. I wokół tego był bardzo mocny spór wewnątrz redakcji. No. I nie przypadkiem ta książka była mocno promowana na łamach, uważam, że Historia, natomiast już na łamach samego tygodnika, za moim sprzeciwem, nie była promowana, gdyż ja uważam, że no, ze względu chociażby na to, co wycierpieli moi przodkowie w czasie okupacji niemieckiej, nie ma najmniejszego powodu, żeby dzisiaj bawić się w pytania, czy należało iść z jednym zbrodniczym systemem, czy z drugim zbrodniczym systemem. Polski inteligent przez cały okres powojenny był dumny z tego, że Polacy się oparli pokusie bezbożnego, prawda, komunizmu i równie bezbożnego nazizmu. Bo uważam, że bardzo dużo, jakby na kształt uważam, że tworzyłem to pismo, więc wiem, ogromny wpływ miała ta bliskość Rzeczpospolitej. I to mało kto zauważa, że możliwość korzystania z pewnych zasobów redakcyjnych, treści i tak dalej, że to powodowało, że to było pismo, które no, miało duże podglebie, tak? Znaczy miało skąd brać. Było kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy mogli być poproszeni o napisanie tekstu. Uważam, że w momencie wyjścia z Presspubliki to znikało. Tak, a jeszcze kiedy Hajdarowicz zaczął was dusić, to rozsiewał albo on, albo przez swoich tatumfackich takie informacje, że zarabialiście tam astronomiczne pieniądze w tej redakcji. To ile zarabialiście? Czy można sprawdzić? Ja przyjechałem tu 13-letnią Hondą. Oczywiście tak, zaczął. No to takie małe, myślę, że sam sobie wystawił świadectwo. Ja po pierwsze nie wiem, ile zarabiali inni. Tak? Znaczy, no, byłem zastępcą redaktora naczelnego tego tygodnika. Myślę, że tam miałem dużo do powiedzenia, ale sprawy finansowe nie leżały w moich kompetencjach. Ja uważam, że ja zarabiałem, no, jak na świat dziennikarski, poprawnie, dobrze, ale to naprawdę są sumy, i tak były sumy nieporównywalne z tym, co zarabia na przykład kierownictwo, czy też czołowi dziennikarze we Wprost, w Newsweeku, czy w innych pismach. To był największy tygodnik w Polsce, to był tygodnik, w który wkładano ogrom pracy, a pensje były naprawdę niskie. My, powiem tak, nigdy nikogo nie skusiliśmy do napisania tekstu, przyjścia do nas, objęcia funkcji pensją, dlatego że wielu ludzi wybuchało śmiechem, słysząc, jakie są u nas pensje, więc to jest jakby tym bardziej bolesne, tak? Znaczy, że ja wiem, jak było. Mówię, no ale co mamy? No, mamy tutaj jakieś swoje umowy o pracę, czy tam umowy zlecenia, czy inne wyciągać, bo nikt też nie miał żadnych super kontraktów. Normalne, ja to firma i tak dalej. Jako samozatrudniony jestem, działam. I mam poczucie, że to jest coś wyjątkowo nie fair. Tak? No, takie małe. Ja wiem, no, to jest właśnie taki. Nie mówię, że pan Hajdarowicz nie chce tutaj się na proces narazić, ale tego typu zarzuty są, mają taki mój ubecki posmak, tak bym powiedział. Tak? Znaczy, no, to tak właśnie działa ubecja zawsze, że tutaj, skoro robicie świetną gazetę, macie zaufanie czytelników, dobrze wam idzie, no to zrobimy was złodziei, prawda? Swego czasu z Krzysztofa Skowrońskiego na przykład, który odniósł, zwróćcie państwo uwagę, sukces w Radiowej Trójce, to ponieważ nie dało się w niego uderzyć wynikami słuchalności, linią polityczną, która była przezroczysta i tak dalej, zrobił fajne, inteligenckie radio, więc zrobiono z niego złodzieja. To znaczy zaczęto opisywać, że tam jakieś Bóg wie jakie kontrakty, to samo Bronisław Wilczeń po przygodzie w telewizji, więc to jest klasyczne ubeckie zagranie, tak bym to powiedział, w dziennikarstwie prasowym. Naprawdę te stawki pospadały. Naprawdę. Ja nie powiem, żebym miał z tym jakiś wielki problem. Ja uważam, że sytuacja, w której dziennikarze zarabiają wielokrotnie albo na stokrotnie, a często setkrotnie więcej niż zwykli ludzie, jest sytuacją demoralizującą.
jest sytuacją, w której bardzo trudno się utożsamić ze zwykłymi ludźmi. Dziś często nawet mnie, choć wiem, że to przykre jest doświadczenie, ale zaskakują mocno takie narzekania niektórych kolegów dziennikarzy, że tutaj zawód umiera i tak dalej. No, ja często pytam, a co dziennikarze, zwłaszcza wielkich mediów, pisali, gdy zamykano zakłady pracy ludziom, gdy zwalniano masowo i tak dalej. No, pisali, że trzeba się przekwalifikować i być mobilnym, no więc dobrze przeczytać swoje stare rady. To teraz do teraźniejszości przechodzimy, takiej najbardziej bieżącej. Wystartowała wczoraj Telewizja Republika i czy wy jako bracia odłączeni macie tam wstęp? Czyli powiem w liczbie mnogiej, środowisko sieci i portalu w polityce. Czy jesteście tam zapraszani? Bo na razie emisja próbna w internecie nie pozwala odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszani pewnie jesteśmy. No, wiem, że brat był 10 kwietnia w tej telewizji, natomiast muszę powiedzieć, że no, my naprawdę bardzo ciężko pracujemy. Ja teraz nie mówię tego jako wymówka, ale mamy tygodnik, mówiąc potocznie, na karku tygodnik, tak, który musimy obronić, który musimy polepszać. Mamy portale nad nimi, nadzór, mamy nowe przedsięwzięcie w postaci właśnie portalu wsumie.pl, które myślę, że w maju zostanie upublicznione już. Ostatnie prace, takie dosłownie kosmetyczne, się toczą. Więc ja myślę, że na przykład w ogóle zauważcie Państwo, że w ogóle mniej bywam gdziekolwiek. Tak? Natomiast wiem, że no, Jerzy Jachowicz chodzi, no, są ludzie zapraszani, tu nie ma absolutnie żadnej niechęci, żadnej wrogości. Natomiast powtarzam, no, każdy jest jak gdyby powiedzieć wolnym człowiekiem. Tak? No, ja uważam, że nie możemy w życiu gubić z oczu celu. No, i zawsze musimy zadać pytanie, co jest naszym celem? Tak? Czy co my chcemy osiągnąć? No, my chcemy zbudować grupę medialną, która w odróżnieniu od wielu efemerycznych przedsięwzięć na prawicy, będzie stabilna, przetrwa, będzie się finansowała z rynku, będzie zarabiała, da możliwość ludziom rozwoju, sama się będzie rozwijała. I to naprawdę jest przedsięwzięcie, które wymaga ogromu pracy. Takiej pracy, której często gdzieś konserwatyści polscy, moim zdaniem, nie wykonywali do tej pory albo za słabo. No, to znaczy, musimy pracować nad przychodami. No, nie tylko wydawać pieniądze, ale i zarabiać pieniądze. Musimy pozyskiwać reklamy. Musimy tak drukować tyle egzemplarzy, żeby nie zostawało za dużo tak zwrotów, żeby nie było strat. No, musimy starać się robić pewne rzeczy jak najtaniej. Musimy się starać wykorzystywać nowoczesną technologię. I to budujemy. Ja Telewizji Republika życzę jak najlepiej, powiem szczerze. Życzę dobrze i moim zdaniem już jej sam fakt pojawienia się na pewno trochę zmienia inne media, zmusza je do takiej większej reakcji, ale i to jakby na drugą nogę, no zobaczymy, czy to się okaże stabilne. Kiedy media konserwatywne, prawicowe zaczną podawać informacje, a nie tylko opinie? Bo patrząc na portal w polityce, mamy praktycznie do czynienia, jeśli nie wyłącznie, to przede wszystkim z opiniami. To tu się pozwolę nie zgodzić. Ja rozumiem to wrażenie, bo my chcemy, żeby to był portal opiniotwórczy. I drugie miejsce wśród wszystkich portali w Polsce, jeżeli chodzi o cytowalność, a takie zajęliśmy, nad nami tylko Onet. Gazeta.pl pod nami, tak? Czyli potężna firma Agory, pokazuje, że to ma sens i to jest dobra droga. Natomiast być może ludzie, że tak powiem, podświadomie tak to oceniają, bo zwracają większą uwagę na opinię. Natomiast my bardzo dużo informacji podajemy o świecie, o gospodarce i naprawdę warto też portal pod tym kątem przejrzeć. My korzystamy z Depesz Polskiej Agencji Prasowej, z Depesz Katolickiej Agencji Informacyjnej. Pracuje dla nas już pewnie może i kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy produkują także informacje i to jest wielowymiarowe. To jest wielowymiarowe, ale na pewno jest tak, że opinia jest ważna, to znaczy, że my chcemy, żeby to był portal opiniotwórczy. Natomiast rzeczywiście uruchamiamy nowy portal wsumie.pl, który może na to zapotrzebowanie trochę odpowie, w tym sensie, że w nim właśnie opinii już nie będzie. To znaczy on będzie jakby odwróconym portalem, będzie portalem, w którym będzie mało polityki,
bardzo mało polityki, który będzie się skupiał na sprawach społecznych, rodzinnych, obyczajowych, trochę wiary, trochę bardzo dużo uśmiechu. Naczelną redaktor została pani Dorota Łosiewicz. Lżejszy portal, portal, który myślę, że może dotrzeć do być ofertą ciekawą dla ludzi, którzy nie są tak twardo zainteresowani polityką, sprawami publicznymi, ale których na przykład te największe portale informacyjne, tak zwane horyzontalne, rażą no już skrajną tabloidyzacją, wulgarnością, takim skupieniem na tematach seksualnych, więc w tym kierunku idziemy. Wybiegnijmy teraz w przyszłość marzeniami na chwilę i na podsumowanie. Zmienia się w Polsce sytuacja polityczna. Przestaje rządzić układ. Zaczyna rządzić PiS, dajmy na to. Jak wtedy się znajdą media konserwatywne? Czy będą pełnić rolę równie służalczą, jak teraz pełni mainstream wobec obecnej władzy? No, to zależy, co ta władza będzie robiła, prawda? Bo jeżeli ona będzie mądrze rządziła, to należy dobre rządy wspierać. Jeżeli źle, no to należy je krytykować. Ja zresztą mam wrażenie, a przecież przeżyłem też okres rządów pisowskich jak każdy, że jeżeli były pewnie jakieś tam mniej bardziej udane materiały, natomiast, że generalnie rzecz biorąc te media tak zwane konserwatywne patrzyły rządom pisowskim na ręce dużo mocniej i dużo twardziej, niż robią to dzisiaj media przychylne Platformie Obywatelskiej. Każdy ma prawo mieć swój świat wartości, ale jednak myślę, że pewne sytuacje no, nie byłyby do zaakceptowania, na pewno nie byłyby do zaakceptowania i były nazwane i napiętnowane. To jest bardzo trudno odpowiedzieć, bo automatyzm odpowiedzi sugerowałby pewną sterowalność tymi mediami, taką ręczną, że my się tak na pewno lub inaczej ustawimy. To zależy, jakie to będą rządy. Jeżeli one będą dobre, uczciwe i skuteczne, należy je wspierać. Jeżeli będą to rządy pokraczne, nieudaczne, należy je krytykować, nawet jeżeli są nasze. Po co tu w ogóle jesteśmy? Tu na scenie gdzieś w życiu publicznego. Po co tu w ogóle wchodzimy? No, możemy się zająć robieniem interesów i pieniędzy. No, wchodzimy dlatego, że jest pewien świat wartości, który nas ukształtował, który chcemy zachować, który jest dla nas ważny, który sami gdzieś tam wypracowaliśmy. Wspólnie z jakimiś przewodnikami, duchowymi przyjaciółmi i też nasze doświadczenia tu grały rolę. I ten świat wartości, z tego świata wartości wynika pewien pogląd na pewne sprawy. No, na przykład ja uważam, że Polska powinna być krajem, który dba o swoje bezpieczeństwo. Tak? Że leżąc pomiędzy Niemcami a Rosją, nie możemy mieć armii, jak to celnie nazwał ostatnio Jan Pietrzak, wielkości stadionu. No i teraz pan powie, że to jest pułapka. No ja będę wspierał rządy, które będą stawiały na silną polską armię, ale to tak po kolei. Ja uważam, że system edukacyjny powinien zachowywać antyczną jeszcze relację mistrz-uczeń i powinien opierać się na pewnym kodzie kulturowym, narodowym i powinien być ten kod powielany, a nie jak dzisiaj osłabiany. Ja wspieram konkretne rozwiązania. Tak, no jesteśmy tutaj, mamy świat wartości i nam też nie jest wszystko jedno. Jeżeli idziemy drogą, że to jest pułapka i wszystkich na przykład krytykujemy, to de facto jesteśmy niczym. Znaczy, to wtedy nasza działalność ulega wyzerowaniu, nasza energia niczemu nie służy. Zawsze warto się zadawać sobie pytanie, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, co jest naszym celem i po co tu wchodziliśmy. Okaże się, że rzeczywiście dojdzie w Polsce do zmiany i nowy minister edukacji powiela rozwiązania pani Szumilesan i odwraca, to będziemy o tym pisali i mówili głośno. Ale nie będziemy go krytykowali tylko po to, żeby go krytykować, bo to jest właśnie pułapka. Nasz świat wartości zaczyna się od poziomu języka. Dla jednych, jak dla mnie, tak zwana aborcja to jest po prostu zabójstwo dziecka. No, wielki dramat i trauma potem także tej osoby, która tego dokonuje. A inni będą mówili, moja macica, mój brzuch, pierdolę, nie rodzę. Przepraszam za słowo, cytując transparent, który niósł dziennikarz Gazety Wyborczej. Więc jakby no... Ja nie uważam, żebym ja tworzył na przykład razi sformułowanie, że ja tworzę media prawicowe. Ja nie tworzę żadnych mediów prawicowych. Ja tworzę uczciwe media. Ta koalicja rządząca zaczynała od raportu medialnego, który przypinał w 2006 roku łatki dziennikarzom, których wtedy 7 się pojawiło w mediach publicznych, w Polskim Radiu,
na chyba kilkuset dziennikarzy, często jeszcze ze stanu wojennego się wywodzących. 7 konserwatywnych dziennikarzy, publicystów tam zaczęło jakieś programy prowadzić. Nie było żadnego wyrzucania pozostałych wówczas i tak dalej. I pojawił się raport medialny Platformy, który mówi, że to jest korupcja medialna, skandal. No, gdzie po tych 7 latach, czy tam po 7 latach doszli panowie? Doszli do tego, że pani Jeton z panem Sierzeniewskim pod Pałacem Prezydenckim wręczają Bronisławowi Komorowskiemu zegarek kupiony za nasze abonentów Radia Publicznego pieniądze. Prawdą jest to, że ja nie mam wrażenia, żeby na przykład w Polityce.pl czy inne media pisały o Bronisławie Komorowskim, choć w zbliżonym stopniu do tego, w jaki sposób o prezydencie Lechu Kaczyńskim pisały media lewicowe czy wówczas opozycyjne, czy te jakby, które stały naprzeciwko niego. My zawsze piszemy o Bronisławie Komorowskim z szacunkiem. To jest prezydent naszego państwa. Natomiast i potrafimy go pochwalić. I mam wrażenie, co więcej, że nasza krytyka ma sens, że presja ma sens. Że na przykład Bronisław Komorowski zaczął od pewnego czasu po naszym 100. artykule mówić wyraźnie, że nie ma żadnych naczyń, mówić tak, że Niemcy dokonali pewnych zbrodni, a nie jak wcześniej naziści, bo chwilami to byli jacyś kosmici w tych jego przemówieniach, bez narodowości, prawda? I tak dalej. Więc presja ma sens, a media muszą być uczciwe, ale muszą także uczciwie mówić. Uczciwie na przykład mówić, że stoi za nimi pewien światopogląd. Tak. Że to jest duże, że Jan Pospieszalski jest moim zdaniem dużo bardziej uczciwy niż Tomasz Lis w swoim prowadzeniu. Bo Jan Pospieszalski nie ukrywa, to znaczy jakby nie domaga się, żeby nie uważać go za super przezroczystego. On mówi, ja prowadzę tę debatę jako katolik, jako Polak. A Tomasz Lis jest w tej chwili człowiekiem skrajnie lewicowym, o skrajnie lewicowych poglądach, skrajnie antykościelnym i właściwie uważa za jakiś obrazę, jak mu się to powie w oczy. To mówię. Myślę, że to będzie dobra puenta. Mit mediów obiektywnych runął i media tożsamościowe. Nie powiedziałem tego, właśnie odwrotną tezę zbudowałem, że media uczciwe to są media uczciwe wobec czytelnika. Mówią skąd przychodzą, kto je finansuje, kim są, co reprezentują, o co walczą. I to jest uczciwe. To jest uczciwe. Ja uważam, że nie ma nic bardziej, moim zdaniem, gorszącego niż ateista pouczający księży, w jaki sposób nauczać Ewangelii. No, a to trochę do tego gdzieś tam te media niektóre, mam wrażenie, że doszły. No.